Nowy budynek szkoły podstawowej imienia Jana Brzechwy w Radwanicach będzie gotowy już w nowym roku szkolnym. Dlatego burmistrz Siechnic wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego oraz wraz z przybyłymi gośćmi obejrzał po raz pierwszy budynek od środka. Na zaproszenie burmistrza Siechnic Milana Uszaka w wydarzeniu udział wzięli m.in. radni Rady Miejskiej w Siechnicach, radni Rady Osiedla Radwanice, dyrekcja i nauczyciele szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie, którzy uświetnili uroczystość przygotowanymi występami muzycznymi i popisami recytatorskimi. Po podpisaniu aktu erekcyjnego i wmurowaniu kamienia węgielnego zgromadzeni goście mieli okazję po raz pierwszy zwiedzić nowo powstający budynek szkoły i mimo, że do ukończenia budowy zostało jeszcze kilka miesięcy, to co zobaczyli zrobiło na nich duże wrażenie. Najwspanialsze jest to, jak się idzie już po budowie zakończonej. Na to jeszcze czekamy parę miesięcy. Mamy nadzieję, że na wrzesień będą już po tym budynku uczniowie chodzić i nauczyciele. No a pewnie chwilę przed tym ja się przejdę. Ale tak, możliwość wizytowania budowy także w jej trakcie to jest jedna z tych przyjemniejszych części mojej pracy. Od początku myślałam, że ta szkoła będzie, potem było zwątpienie, ale dziś jak tam weszłam, to po prostu wrażenia niesamowite. Szkoła marzeń. Może z zewnątrz bryła jeszcze nie wygląda, ale w środku to jest po prostu mega pięknie. Duże, przestronne sale. Przede wszystkim pracownie. Już łazienki widzę, ładne, kolorowe, więc korytarze przestronne. No i to, co najważniejsze, czyli kąciki relaksacyjne dla dzieciaków. Nowa część szkoły pomieści aż 400 uczniów. W środku znajdzie się 16 sal dydaktycznych wraz z zapleczami sanitarnymi, przestrzeniami rekreacyjnymi, szatnią, świetlicą dla dzieci starszych, jadalnią, kuchnią z zapleczem i wieloma innymi pomieszczeniami. Budynek powstał przy pomocy technologii modułowej. Jest to obecnie szybki i nowoczesny sposób budowania tego typu miejsc. Jak zapowiada burmistrz Siechnic, gmina ma w planach wybudowanie tą technologią większej ilości placówek. Zastanawiamy się, żeby w tej technologii również świetlice budować w małych miejscowościach. Niewykluczone, że rozbudowa żłobka siechnickiego będzie w tego typu technologii. W każdym razie robiąc koncepcję i program funkcjonalny użytkowy, chcemy taką możliwość stworzyć projektantowi i wykonawcy, żeby taką technologię zastosował w przetargu, więc otwieramy się na te możliwości. Agata Todorow, Echo 24.